Dzień dobry Państwu, telewizja Enczas TV, Tomasz Sommer, a naszym gościem jest dzisiaj poseł Grzegorz Braun. Kłaniam się Państwu, szczęść Boże, redakcji najwyższego czasu. I pan poseł Grzegorz Braun jest nie do końca przypadkowo, bo już mamy to w redakcji, oj tutaj tak ustawię, żeby się nie odbijało, książkę naszego współautorstwa, że tak wyrażę. Spółki autorskiej, Tomasz Sommer, Grzegorz Braun, tu jest Polska, chciałoby się powiedzieć. Ale nie, tak? Ale jednak tytuł Nowa Normalność. Nowa Normalność, więc o tej książce porozmawiamy, ale też o wszystkich rzeczach aktualnych. I zanim rozpoczniemy tę rozmowę, no to oczywiście serdecznie zapraszam do zamawiania tej książki w naszej księgarni, ale także w księgarni Grzegorza, w księgarni Fundacji Osuchowa i tam w wielu innych księgarniach, do których powoli to... Ja tam nie mam księgarni, ale Fundacja Osuchowa ma. Fundacja Osuchowa. Oraz różni dobrzy, najlepsi księgarze. Najlepsi księgarze. Najlepsi księgarze mają. Książka ruszyła właśnie przy pomocy paczek do tych wszystkich hurtowni i księgarni, więc powinna być dostępna. Tak. I tak, no Grzegorz... Z obrazkami. Grzegorz z obrazkami mi, jest książka. Tak, mimo że pisał, to jeszcze nie czytał, tutaj się przyznał. Ale no treść w zasadzie Państwo właściwie częściowo znają, no bo treścią są te nasze rozmowy, które tutaj prowadziliśmy przez ostatnie 3 miesiące. I ta książka jest pewnego rodzaju dokumentem. Bo jest kronika doby pandemii. Mniemanej. Tak. I to w dodatku podwójna kronika, bo z jednej strony są nasze rozmowy, są te nasze rozmowy, a z drugiej strony w takim telegraficznym skrócie, dosłownie 20 stron na samym końcu, to są twoje sejmowe wypowiedzi w trakcie. Bo starałeś się wtedy... No tego właśnie nie czytałem, bo to gadałem, tak, ale widzę, no dumny z tego jestem, ileż to ja nagadałem w tej pandemii. A wszystko to po minutce, po dwie, tak, z trybuny parlamentarnej, no jakieś tam votum separatum jest ogłaszałeś. Zaznaczone, tak, zaznaczone. No i szanowni Państwo, w tej książce to, z czego jestem szczególnie rad, to, że ta książka ma charakter nie tylko naszej tutaj pogawędki, ale że ona zawiera informacje o rozmaitych wielkich projektach, proroczych względem samej pandemii, pojawienia się wirusa. Myśmy tutaj po kolei obgadali różne publikacje, w swoim czasie niespopularyzowane, jakieś tam raporty Fundacji Rockefellera czy Instytutu Kocha. Która zniknęła w tym przypadku. Tak jest, wycofana ze strony internetowej. I, no i cóż, myślę, że to jest dobry przegląd tej sytuacji. Teraz będziemy to podczytywać nawet z niejakim wzruszeniem, bo zaczynaliśmy tę rozmowę, może nie rzekę, tylko jakąś tam rzeczkę, zaczynaliśmy jeszcze głęboko w pandemii, prawda? Pandemii. No teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że ta pandemia właściwie nie zniknęła, bo jeżeli spojrzymy na te statystyki, no to one się tam wiele nie różnią od tego, co było w okresie właśnie tej paniki, którą tak tutaj pieczołowicie żeśmy opisywali i od razu przyjęliśmy podejście dosyć mocno wątpiące. I co? No nic się nie zmieniło, tak, jednak wszystko się zmieniło. Byliśmy wirusosceptyczni. Tak? Pandemiorealistyczni. Pandemiorealistyczni, żeby nie powiedzieć, że zaprzeczaliśmy pandemii do pewnego naszego. Tak, byliśmy negacjonistami pandemii, żeby tak. To nie okazało się. Ale to nie żart, bo przecież ten negacjonizm został tak już określony, został tak nazwany i u nas także. Może nie najmniej, ale jednak nieoczekiwanej strony z ust rzecznika prasowego ministra bezpieki Kamińskiego padły takie tam oskarżycielskie i groźne napomnienia pośrednio pod adresem, czy nawet bezpośrednio pod adresem redakcji Najwyższego Czasu. Pan, że to tego typu, jest zapisane w tej tak, chwili. Że tego typu wypowiedzi destabilizują, co one destabilizują? Dyskurs publiczny. Dyskurs publiczny destabilizują. A zaczęliśmy oczywiście od tego słynnego botta, no bo przypominam, że 10 kwietnia 2020 roku pan Łukasz Szumowski stwierdził, maseczki do ustne czy na ręce? One nie pomagają, one nie zabezpieczają przed wirusem, one nie zabezpieczają przed chorobą. Nie wiem, po co ludzie je noszą.
aby dosłownie 6 dni później, czyli 16 kwietnia, podczas specjalnej konferencji prasowej powiedzieć: wprowadzamy bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa przez wszystkich do odwołania. Tak jest. No, schizofrenia bezobjawowa. Nie, objawowa. Widoczna. Może po to te maseczki, prawda? Żeby nie było widać, jak się jedni czerwienią ze wstydu, a drudzy z zażenowania takim popisem. I w ostatnich dniach wrócił pan minister Szumowski do tego stylu, tego trybu, bo właściwie jednym tchem, to z doniesień medialnych w każdym razie tak wynika, wypowiada z jednej strony takie zdania, że to już odchodzi ta pandemia, że to mamy za sobą, a z drugiej strony, że mamy być czujni, zwarci, gotowi, bo ona wróci ta pandemia, a wróci, wiadomo, jeszcze większa, jeszcze potężniejsza, jeszcze straszniejsza. No właśnie, gwiazda pana Szumowskiego w międzyczasie mocno wyblakła, już nie jest tym, można powiedzieć, obrońcą Polaków, który stanął na ścieżce złowrogiego wirusa. Ja myślę, że mamy w tym jakąś drobną zasługę, że jakieś tam, żeśmy źdźbło wątpliwości zasadzili, ale obawiam się jednocześnie, że reżim nie odpuści, nie będzie bronił Szumowskiego jak niepodległości. Nie wycofa go z obiegu, no bo to zawaliłaby się cała ta narracja, prawda? Ale pamiętajcie Państwo, że gdyby nie takie głosy wirusosceptyczne, jak ze strony redakcji Najwyższego Czasu, no to mielibyśmy właściwie monopol dezinformacyjny, w którym minister Szumowski, legitymując się fotografią wspólną z matką Teresą z Kalkuty, robi co chce. Tak, no to była też zabawna zagrywka, ale ja mam jednak tutaj, ponieważ jestem zawsze optymistą, wy jesteście pesymistami, to ja zakładam, że z całej tej awantury z ministrem Szumowskim to zostaną tylko te postępowania w sprawie tych narciarzy i tam innych firm. To nie jest takie oczywiste, dlatego że z jednej strony centralnie Szumowski właśnie odkręca śrubę, Morawiecki na spotkaniach chyba z wyborcami mówi, że cieszy się, że tutaj właśnie bez tych maseczek widzi tylu ludzi, no ale z drugiej strony na przykład w moim okręgu, w moim regionie na Podkarpaciu, w Rzeszowie została podjęta w ostatnich dniach akcja policyjna, która ma na celu dyscyplinowanie ludzi w środkach komunikacji miejskiej. Jedno. Policjanci z niestety podłuszczenia władz miejskich Rzeszowa, w każdym razie tak o tym media donoszą, policjanci mają grasować po autobusach rzeszowskich i, rozumiem, okładać bez litości mandatami ci, co to tam nie trzymają dystansu i zaniemanie maseczki. Tak? Zaniemanie. Również zaniemanie maseczki płacą mandaty klienci sklepów i to słyszałem wczoraj, słyszałem w radio właśnie z Podkarpacia nocną porą wracając tutaj do Warszawy, bo grozi nam posiedzenie Sejmu jeszcze ostatnie przed drugą turą wyborów. Nie jest pewne, czy ono zostanie zwołane, ale ogłoszono wezwanie na konwent seniorów, do którego to konwentu, w którym ja nie zasiadam, ale zwykle tak to bywało, że jak jest zwoływany konwent, to może i z tego wyniknie zaraz na jutro posiedzenie, po to, żeby Duda mógł jeszcze bon turystyczny podpisać przed drugą turą. Więc słuchałem w radio takiej publicystyki jakiejś neostalinowskiej o tym, że właśnie przykładnie nawet nie każe od razu policja, tylko że napomina i ludzie dlatego mówię, że to taka stalinowska publicystyka, bo tam były takie wypowiedzi dziękczynne, że mianowicie klienci w sklepie dziękują na ten mikrofon radiowy, że oni są bardzo wdzięczni policjantowi, że upomniał, że zwrócił uwagę, że tu właśnie no mam tę maseczkę, nie zauważyłam, bardzo jestem wdzięczna funkcjonariuszowi, że udzielił mi tego napomnienia. Taki po prostu już nawet nie miś post-PRL-owski, tylko jakieś inne zwierzę groźniejsze.
Ale tak czy inaczej, ja mam takie wrażenie, że ta pandemia mniemana czy prawdziwa sobie, a te działania wszystkie sobie, maseczki i tak dalej, bo zwróć uwagę, że przecież była taka opinia, że jak się te maseczki włoży, no to cokolwiek, jakąkolwiek zmianę spowoduje, a tu na złość to nie powoduje żadnej zmiany, więc no, ludzie są nadal tresowani i męczeni. Nie ma to żadnego sensu, no bo niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego do knajpy można wejść bez maseczki, nawet zjeść z tego talerza, nie przez maseczkę, tylko normalnie bezpośrednio z widelca można zjeść, czyli siedzą ludzie w tej knajpie i tam sobie jedzą, a potem wchodzą do autobusu i tam to już muszą siedzieć w maseczkach. No przecież to jest zupełne jakieś szaleństwo. Absolut. Ale to trwa tak częściowo. No właśnie dlatego, że jak przypuszczaliśmy, to jest tresura, a nie cele medyczne, epidemiologiczne są tutaj prymarne. Na Podkarpaciu jeszcze jeden ważny fakt. Dowiaduje się, że rozporządzenia, bo to dalej jest działanie poprzez rozporządzenia, nie ustawy, nie zmiany konstytucyjne, kodeksowe, tylko rozporządzenia, ale na jeszcze niższym poziomie, to znaczy na poziomie wytycznych do rozporządzeń, następują zmiany tych wytycznych z dnia na dzień, przy czym są to zmiany post factum już nieuchwytne, dlatego że to się dokonuje w internecie, na stronach internetowych rządu Rzeczypospolitej Polskiej. I ktoś by musiał robić screeny, żeby i patrzeć? I trzeba by zrzucać sobie ten ekran systematycznie, żeby móc to odnotować, a nawet gdybyśmy robili takie zrzuty, to tam nikt tego nie sygnuje. Nie ma autorów, nie jest napisane, że o godzinie tej i tej zmienia się to i to, bo to są akty bezprawne, niepublikowane w żadnym dzienniku ustaw, prawda? Nie będzie żadnej biblioteki, do której będzie potem można pójść i sprawdzić, jak to tam ewoluowało w dobie tej pandemii, dlatego że samowola naszych władców i właśnie kompletna dezynwoltura w podejściu do rygoru prawnego, to powoduje, że oni się zmieniają przez jakiegoś tam admina, minister i podlegli mu urzędnicy zmieniają treść wytycznych na stronie internetowej i właściwie szukaj wiatru w polu, no hulaj dusza, piekła nie ma autorów, nie wiadomo, kto jest za to odpowiedzialny, a podlega temu na przykład branża turystyczna. Dlatego na Podkarpaciu to akurat jest dla niektórych bardzo ważny, istotny temat. Branża hotelarska, różne tam firmy i różne ośrodki, które oferują usługi, no i właśnie działają pod takim rygorem płynnym, nieuchwytnym, tak? I co jeszcze ważnego w sferze prawnej? Jeżeli te wytyczne zmieniają się na stronie internetowej i znikają, no to bardzo wydatnie została zredukowana możliwość wstępowania na ścieżkę prawną przeciwko ewentualnym negatywnym konsekwencjom takich rozporządzeń. No właśnie, a są wakacje i na przykład mój syn, jak jechał na obóz do Pucka, no to był tam oczywiście zmuszony do zamaskowania w tym busiku, czyli tutaj jeszcze się znęcają nad tymi dziećmi, oczywiście dzieci tam próbowały zdjąć te maski, pan kierowca głośno krzyczał i tak dalej, a skąd wiadomo, że te dzieci na tego koronawirusa praktycznie w ogóle nie chorują, więc to jest już zupełnie wszystko bez sensu. Tak jak bez sensu była ta 3-miesięczna absencja szkoły, chociaż może to był jedyny tylko taki sens, że... Może to się odbije jakoś w statystykach, że akurat to pokolenie, które zostało wyrwane na kilka krytycznych miesięcy zimowo-wiosennych spod wpływu wielkiego brata, bo nie chodzi, może to będą jakieś normalne dzieci, może będą... No podobno lepsze oceny były generalnie. Lepsze oceny. Lepsze oceny były i w ogóle generalnie dzieci zadowolone, więc... Pod pytanie, po co ta państwa szkoła? No my wiemy, że po nic, no ale trudno. Grzegorzu, ale przejdźmy do spraw bardziej aktualnych. Pierwsza sprawa, o której ciebie nie zdążyłem spytać z tego względu... Nowa normalność. Z tego względu, że jeszcze żeś tutaj się nie pojawił od czasu wyborów. Mianowicie, jak ty oceniasz wynik naszego kandydata Bosaka
Jak oceniasz tą końcówkę, gdzie dochodzi do debat, podczas których kandydaci sami ze sobą rozmawiają? To skomentował ktoś z mediów mainstreamowych, że to naprawdę jest duże osiągnięcie, przegrać debatę z samym sobą. I myślę, że to jest bardzo dobra recenzja tych debat. I powiedziałbym tak, tylko tak dalej. Niech Duda z Trzaskowskim, zajmując 105% czasu antenowego, niech przemawiają bez przerwy, aż do zapadnięcia ciszy wyborczej, ponieważ teraz, kiedy zostali sam na sam ze sobą, pustka, nicość tych kandydatur odsłania się w wielkim akcie autodemaskacji. Każde zdanie, myślę, odsłania tylko prawdę o tych kandydatach i tych obozach, które wystawiły nie ludzi samodzielnych i mających jakiś format. To są przecież, szanowni państwo, z całą, to tak z chrześcijańskim miłosierdziem podchodząc do tych nieszczęsnych istot ludzkich nazwiskiem Duda i Trzaskowski, ale jeśli wziąć pod uwagę format polityczny, to są portrety pamięciowe polityków. To są takie kontury miękkie, które można właśnie napełnić dowolną treścią, prawda? Z dnia na dzień ci kandydaci na prezydenta Rzeczypospolitej, oni wypowiadają zdania tak ewidentnie, wyłącznie wedle potrzeb definiowanych przez ich PR-owców, ich jakichś tam nitrasów, pomagierów, jakichś sympatyków, i w związku z tym widzimy, i oni to manifestują, że mogą równie dobrze powiedzieć cokolwiek. Duda na przykład, że to podnoszenie podatków, że to jest niedobra rzecz, albo że on się nie zaszczepi, prawda? Przeciwko szkarlatynom. Tak, albo że tutaj dzieci broni nagle bardzo energicznie i tu już ma po prostu w każdej kieszeni ma jakiś projekt nowy ustawowy i nie wstydzą się. Tak? Nie są zażenowani tym. Czy z drugiej strony Trzaskowski, który już maszeruje w Marszu Niepodległości, prawda, już raźnym krokiem i zastrzega, że co tam, przeciwko czemu on jest? Nagle przeciwko, już nie pamiętam, chyba adopcji, tak, adopcji przez zboczeńców, ale wypowiadają w takim pośpiechu te podpubliczkę, ale właściwie nie wiadomo jaką publiczkę, bo ta publiczka też jest na zamówienie. To jest wszystko ustawka, są jacyś przywiezieni ludzie, tak jak w tym spocie, w którym rzekomo wyborcy Krzysztofa Bosaka i zaangażowani konfederaci narodowcy ogłaszają, że jednak na Dudę, prawda, będą głosować. No niektórych z nich znamy z poprzedniego życia i możemy ubolewać, że się znaleźli w tym materiale, ale w gruncie rzeczy myślę, że to też jest przeciwskuteczne, bo ludzie widzą, że to jest ustawka. Jak oceniam na tym tle Krzysztofa Bosaka? No, szanowni państwo, widzicie to przecież, że na tym tle kandydatura Krzysztofa Bosaka była pełna merytorycznej powagi, była niehistoryczna, zrównoważona. Porównajcie też tembr głosu, tak, naszego kandydata i to pokrzykiwanie Dudy i Trzaskowskiego, prawda? Bardzo podobne zresztą. To jest reżysersko, no właśnie, reżysersko tak to oceniam, że gdyby to był film fabularny, to bym obu tych złych aktorów kazał zdabingować jakimś lepszym, prawda? Tak to bywa. W historii kina są takie przypadki, że kto to, na przykład chyba Bruno Oja, który występuje w Wilczych Echach, bo nieźle się prezentował, ale dubbingował go kto? Bogusz Bilewski chyba, świętej pamięci, prawda? Bruno Oja nie mówi swoim głosem w Wilczych Echach, więc tak samo bym zrobił z Dudą i Trzaskowskim, bo to są cienkie głosy, a merytorycznie przepaść między nimi. Pustka wionie, tak, zionie od tych kandydatur i Krzysztof Bosak i nasz wynik, z którego jestem dumny.
Jestem bardzo dumny, że się Konfederacja po raz kolejny urealniła na ciut wyższym poziomie. Gdyby to był jakiś skokowy, rekordowy wynik, to Państwo moglibyście sami mieć taki odruch uzasadnionego sceptycyzmu, że być może to jakiś jest efekt zewnętrznego zasilania, że na jakichś sztucznych sterydach Krzysztof Bosak pojechał i gdyby to był od razu wszędzie dwucyfrowy wynik, to mogliby się Państwo nie dowierzać. A tak, to jest wynik realny. Do wyniku naszego z wyborów parlamentarnych Krzysztof Bosak dodał następnych kilkadziesiąt tysięcy głosów. Rekordy w tej kampanii padły u mnie, dumny jestem, podwójnie, na Podkarpaciu, Rzeszów, powiat, miasto na prawach powiatu i powiat rzeszowski, najlepsze wyniki, a jakie okolicy Ulanowa. Jakie to były wyniki? No, były też i w rejonie Ulanowa były takie komisje, gdzie Krzysztof Bosak miał 18-19% poparcia, a u nas w Rzeszowie i w okolicach ponad 10. Ponad 10. Tak, no więc żeby tak ten efekt podkarpacki dało się wszędzie zreplikować, a przypominam, że to wbrew pozorom właśnie to jest przecież matecznik PiSu, to jest pisowski monopol całe to Podkarpacie, a jednak prawda i tam się przebija, mimo dużej dysproporcji sił. No i cóż, w związku z tym konkluduję, szanowni Państwo, kiedykolwiek ta następna kampania wyborcza się zacznie, czy to będzie, może ona się zacznie już 12 wieczorem, prawda? Będzie to kampania prezydencka stołeczna, warszawska, jeśli zaistnieje wakat na urzędzie prezydenta miasta stołecznego Warszawy, zobaczymy. Jeśli nie, no to się może łatwo okazać, że wybory nie odbędą się w czasie, który wynika w teorii z kalendarza demokratycznego. Może to nie będzie dopiero 23 rok, ale może wcześniej. Czy zbiegną się wybory samorządowe i parlamentarne? Kiedykolwiek by to nie było, szanowni Państwo, dziękuję wszystkim, którzy oddali głosy na Konfederację i proszę o jeszcze. Wczoraj Stanisław Michalkiewicz tutaj w rozmowie zdradził się ze swoimi preferencjami. Powiedział, że zagłosuje na obu kandydatów. A jak ty postąpisz, no wiemy, jaki jest adres tak zwanej Rady Liderów Konfederacji. Rada Liderów. Lojalnie i bez tworzenia jakiejś sztucznej dramaturgii, bez robienia tajemniczych min i odwlekania ogłoszenia tej decyzji, ogłosiliśmy zaraz wieczorem w dniu pierwszej tury wyborów, że nie rekomendujemy głosowania na któregokolwiek z kandydatów, którzy pozostali w tych zawodach. Nie możemy popierać żadnej z kandydatur, ani Dudy, ani Trzaskowskiego, bo jest to zaiste wybór między dżumą a cholerą. No to między co zrobić? Socjalem sanacyjnym pod flagą biało-czerwoną, a socjalem eurokołchozowym pod flagą tęczową. Jest to wybór jak w sowieckiej stołówce. Można jeść albo nie jeść, ale menu nie jest przebogate. Jest to wybór między dwoma portretami pamięciowymi, które w niepokojący sposób pokrywają się w swoim bezkształcie ideowym. I to jest słaby wybór. To jest słaby wybór. Kiedy mnie kto pyta, jak będę głosował 12, odpowiadam, ja już głosowałem. Głosowałem na Krzysztofa Bosaka. No to załóżmy, że nam zdradziłeś swoją metodę głosowania. Ja tutaj akurat wyjeżdżam na wczasy, więc ten problem mnie ominie, bo nie zdążę wrócić szczęśliwie, bo będę w tym Pucku właśnie tam, gdzie tam mi syna dowieziono zamaskowanego. Ale może być taka sytuacja, że przez 3 lata jednak nie będzie wyborów. Co tutaj, no bo tak wynika z kalendarza logicznego. Tak powiedziałeś, jakby to miał być jakiś problem wielki. No nie, owszem, jest jakiś problem, bo bardzo często takie organizacje, które jednak są in statu nascendi troszeczkę, tak, to w momencie, kiedy nie mają paliwa, akcja wyborcza jest środowiskiem naturalnym Konfederacji. To prawda, że ten natłok nawału, który oczywiście powoduje, że nas zżera bieżączka, ale też
jest taki impuls zwrotny, prawda? To znaczy, że potrzeby chwili powodują, że się uaktywniamy. No, no, szanowni Państwo, właśnie bardzo proszę, żebyśmy nie zmarnowali tego czasu, ilekolwiek będzie nam dane. Już teraz trzeba przygotowywać się do następnej akcji wyborczej. Oczywiście jakieś dopusty Boże i ludzkie działania i zaniechania mogą nam się dać we znaki już tej jesieni. Może będzie wojna, wszystko jest w blokach startowych, prawda? Moskale na granicy ukraińskiej, Amerykanie mają rewolucję wewnętrzną i także mają pod parą i na oku mają kilka teatrów wojennych, więc nie wiemy, co będzie. I ja myślę, że ani Trzaskowski, ani Duda, ani Kaczyński, ani Morawiecki nie wiedzą, co będzie. Nie wiedzą, co będzie. I ten efekt Szumowskiego właśnie, to śmieszne, groteskowe jego postępowanie, że operetkowe, tak? Że z jednej strony to już właśnie odpuszczamy wam, jedźcie na te wakacje na rodzie, ale z drugiej strony pamiętajcie, żeby wam się w głowach nie poprzewracało, to was będzie tam policja na wyrywki odpytywać z tego, gdzie macie maseczki w autobusach rzeszowskich, dajmy na to. Więc nie wiemy, jakie będą okoliczności zewnętrzne, ale my się szykujmy. W ramach tego szykowania się, jak gdyby świat miał trwać dłużej i jak gdyby wybory następne miały się odbywać, odpalamy wreszcie kluby Konfederacji. Kluby Konfederacji to jest rzecz, której nie mogliśmy skromnymi naszymi siłami przeprowadzić wcześniej właśnie dlatego, że z kampanii w kampanię, prawybory, wybory, powodowałoby to szum informacyjny, nie udźwignęlibyśmy tego organizacyjnie. Teraz dźwigamy. Kluby Konfederacji, niechaj rozkwita tysiąc kwiatów, powiedział towarzysz Mao, niech więc kluby powstają wszędzie, możecie je Państwo tworzyć, będzie już wkrótce odpalony system na stronie konfederacja.pl, na tej stronie na razie jeszcze nie szukajcie Państwo niczego, ale w najbliższych dniach to tam będzie, jest na razie takie wstępne założenie, że może to będzie 22 lipca, będzie taki manifest klubów Konfederacji, prawda, wydarzenie historyczne wiązane wcześniej z tą datą, przykryjemy tym doniosłym wydarzeniem, jakim będzie inauguracja klubów. Kluby zakładać może każdy, kto się przedstawi za pośrednictwem systemu internetowego centrali, warszawskiej centrali, którą wyemanowała Rada Liderów Konfederacji. I ważna rzecz, że kluby są nie po to, żeby się we własnym towarzystwie zamknąć, wolnościowców od Korwina, narodowców, konserwatystów, tradycjonalistów z Korony, to jest po to, żeby do klubów Konfederacji mogli przystąpić ci, którzy do tej pory z różnych względów nie przystąpili i nie pragną przystąpić do żadnej z naszych formacji politycznych. Żeby również mogli być z Konfederacją i w Konfederacji, bez przybierania skonkretyzowanych barw partyjnych. Zapraszam do klubów Konfederacji. Proszę o przejawienie cierpliwości jeszcze tych dni naście, może jeszcze 20. Będzie strona internetowa. No i cóż, tam są sprecyzowane, będą sprecyzowane, będzie regulamin klubów Konfederacji i mam nadzieję, że tam się zobaczymy, jak Polska długa i szeroka. Notabene również za granicą kluby Konfederacji mogą powstawać. A ty słyszałem, ruszasz w jakiś objazd po Polsce, tak? Ja z kolei muszę zadbać o struktury Korony, bo to, co najlepszego mogę zrobić dla Konfederacji, to porządkować własne podwórko i struktury Korony wymagają przeglądu, pielęgnacji, wzmocnienia i w związku z tym w najbliższych tygodniach po wyborach. Właśnie po drugiej turze będę tu i tam, żeby spotkać się z przyjaciółmi, z którymi już znamy się i współpracujemy w Koronie i żeby spotkać się także z publicznością na spotkaniach otwartych. No podczas tych spotkań oczywiście będzie tak dostępna jest. Nowa normalność. Nowa normalność. Tutaj ustawiam tak, żeby było widać i się światło nie odbijało.
Oczywiście, kluby Konfederacji to jest jakiś pomysł, aczkolwiek na przykład, nie wiem, czy pamiętasz, pan Gwiazdowski próbował robić takie kluby i to jest ten zawsze problem między przeskoczeniem z rzeczywistości wirtualnej, gdzie tam mu się tłumy ludzi pozgłaszały, po czym się okazało, że realnie to tych ludzi w ogóle nie ma i nawet tych podpisów nieszczęsnych nie zebrał. No właśnie, to tym się... I strasznie się zdenerwował z tego powodu tym zresztą. Tym się różnią od siebie różne projekty polityczne, że jedne się urealniają, a drugie nie. Jeśli chodzi o Konfederację, nie mam żadnych lęków, żadnych niepokojów tego typu. Oczywiście chciałbym, żeby państwa tam pół Polski się znalazło w klubach Konfederacji, ale nie idziemy na ilość, idziemy na jakość. To jest akcja polityczna. Zapraszamy do klubów Konfederacji tych, którzy chcą politycznie działać, nie tylko gawędzić. No właśnie, no bo będą też wybory samorządowe i wygląda na to, że Konfederacja, jeżeli tam się zbliży do 10%, to no, będzie mogła w tych... No dlaczego do 10? Dlaczego nie do 20? No nie, bo 10 to jest taki poziom realnego przekroczenia tego progu, bo tam jest 5%, to jest tam niby jest... Zobaczymy, jeśli idzie o wybory samorządowe, czy przypadkiem nie wykona PiS takiej sztuki, że... kijem i marchewką, perswazją i miłą i może niemiłą, że nagle doprosi sobie do koalicji w sejmikach, na przykład wojewódzkich, PSL. PSL, czy też to, co po PSL-u zostało. Mógłby PiS wykonać taką sztukę, zdaje mi się, że w większości województw, z dnia na dzień. Mógłby być wykonany taki przewrót. Co jeszcze PiS może zrobić? Ach, PiS może nam w ogóle zmienić ordynację. PiS może nam zrobić takiego psikusa, nam i państwu. Może, rzecz jasna, bankowo, jestem przekonany, że będzie to opakowane w taki frazes, że się tutaj zbliża do narodu, prawda, te władze i że to będzie po prostu jeszcze więcej demokracji. To będzie taka demokracja plus turbo 2.0. No ale może na przykład się okazać z dnia na dzień, choćby po dzisiejszym wieczornym konwencie seniorów, że wchodzi na tapetę projekt zmiany ordynacji wyborczej i robi się na przykład dwa razy więcej okręgów wyborczych. Tak? A jak się robi dwa razy więcej okręgów wyborczych, no to nagle się okazuje, że no cóż, przy zastosowaniu innych rygorów ordynacji, które, co sprawdzał, prowadził rozpoznanie bojem pan prezes Korwin-Mikke jeszcze w latach 90., kiedy w Sejmie zasiadał, to składali właśnie z panem redaktorem, wówczas posłem Michalkiewiczem, takie chyba zapytanie do Trybunału o to, czy to jest zgodne z konstytucją, próg wyborczy w ogóle, bo w konstytucji nie ma progu, prawda? W konstytucji jest proporcjonalna. Proporcjonalna, tak? Proporcjonalna. No, więc szanowni państwo, odpowiedzieli im wtedy, że nie, no tak generalnie to tego nie ma w konstytucji, ale ponieważ taki jest tam uzus europejski, to tego będziemy się trzymać. Czyli to jest nielegalne, ale my to traktujemy jako legalne, a w każdym razie tak jest dyktat rzeczywistości. I otóż chodzi o to, proszę państwa, żebyśmy nie balansowali gdzieś na granicy tego progu, tylko żebyśmy go żwawym susem przeskoczyli, prawda? I dlatego trzeba się teraz organizować w kluby Konfederacji, co ja mówię przedwcześnie o tyle, że dziś jeszcze nie możecie państwo wejść tam na tę stronę konfederacja.pl, ale już wkrótce to będzie możliwe i zróbcie to, bo jeżeli nie chcecie tutaj monopolu, no to łammy go wspólnie. Z tą stroną to taka fajna rzecz, dzisiaj się odbyło przekazanie praw do strony. Koledzy i przyjaciele Konfederacji z Dolnego Śląska, którzy zadbali o taką domenę, która okazało się, że jest poza naszym zasięgiem, że jest no, niesłychanie kosztowna, prawda? Przekazali ją potencjalnie, w teorii, tak by mogło być, przekazali ją Konfederacji, mnie czyniąc depozytariuszem tej domeny. Ja płynnym ruchem podpisałem dokument, który stanowi, że ta domena zostaje przekazana. Domena konfederacja.pl? Tak, tak, tak.
Czy jesteś strażnikiem pieczęci teraz? Nie, właśnie już nie jestem, bo już przekazałem tę pieczęć. Przekazałem tę pieczęć naszej formacji. Mamy też w tej chwili takie duże zamieszanie medialne w Polsce związane z tą... Notabene bardzo, przepraszam, bardzo dziękuję Instytutowi Północnemu i tym, którzy pod tym szyldem są akuszerami rozmaitych inicjatyw, także o wymiarze naukowo-technicznym, o na przykład projekt kolei pneumatycznej, który został rozpracowany, opracowany, zanim jeszcze z drugiej strony globusa Elon Musk wystąpił z takim pomysłem. To już w Polsce było wszystko zaprojektowane. I to właśnie ci koledzy dzisiaj przekazali nam te domeny. Mamy teraz awanturę medialną, tu wrócę do pytania. Dziennik Fakt opisał prezydenta Dudę w taki, a nie inny sposób i natychmiast liczni dziennikarze i politycy pisowscy zaczęli pisać o tym, że Niemcy to tutaj atakują Dudę i tak dalej, i tak dalej. A cały dowcip polega na tym, że to nie Niemcy. Bo to nie przejęła... Niemcy, tylko wschodnie wybrzeże amerykańskie. Tak, i co więcej, mamy... Telewizja, TVN to już nie Berlin tylko proszę też do Nowego Jorku. Tak. I tak samo Google to też nie ten, tylko Kalifornia. Czyli doszło do jakiegoś takiego przewrotu medialnego tak po cichu troszeczkę, no bo te firmy się wykupywały tam powoli. No i ambasador Mosbacher tutaj bardzo występuje w roli takiego żwawego stróża interesów tych telewizji post-PRL-owskich, różnych mediów gadzinowych, tak, z korzeniami esbeckimi, bezpieczniackimi. Nieprzypadkowo mówimy telewizja WSI 24 i tak dalej. I pani Mosbacher się tam ujmuje, prawda, i potępia tych, którzy to przypominają, a tymczasem taka rzeczywistość. No ujmuje się, ale przy okazji właśnie wychodzi na to, że to mamy tutaj do czynienia wbrew pozorom z dosyć mocno ręcznym sterowaniem, no bo jak pani Mosbacher wczoraj wystąpiła z tym apelem, żeby tam nie obrażać i tak dalej, to wtedy nagle się okazało, że na jej stronie jest nawet zdjęcie, jak ona dostaje nagrodę od tego pana Zasława. Pan Zasław od tego pana Zasława dostaje nagrodę. Ale co więcej, ktoś tam natychmiast znalazł filmik taki no, słabej jakości, ale z tej uroczystości. Pan Zasław mówi nie mniej, nie więcej, tylko mówi, że pani Mosbacher to w ogóle super, z naszym teamem współpracowało się no, wspaniale z nią i tak dalej i wszystkie sprawy zostały załatwione. Rozumiem, że tu chodzi o kontekst właśnie tutaj nabywania tego interesu medialnego, czyli ten pan Zasław, krótko mówiąc, no, przywiązuje do tego dosyć dużą uwagę. Na jego stronie tego Discovery Incorporation, wprawdzie telewizja TVN jest na znamiennym 13 miejscu, dopiero tam jak te loga tam występują, ale nie, ale to jest wysoko, no bo tam jeszcze cztery warstwy na dole są tych różnych logotypów, przepraszam, także wygląda na to, że ci ludzie nie tylko tutaj inwestują, ale też zaczynają no, ręcznie funkcjonować. No, pewnie nie jest tak, że tam dzwoni pan Zasław do pani Pochankę i mówi... Nie, myślę, że on nie musi dzwonić. Tak, ja myślę, no to... Ona się sama domyśla, tak, co ma być. Tak, tak, no bo to ręczne sterowanie to jest zawsze niezadowalające, to tylko na krótką metę, prawda? W żadnej hierarchii nie są cenni, pożądani ludzie, którym trzeba bez przerwy tłumaczyć i palcem i pokazywać, co mają tak? zrobić. Poszukiwani są właśnie tacy funkcjonariusze frontu ideologicznego, którzy w lot chwytają myśl, prawda, przewodnią towarzysza Stalina i wiedzą, co na danym etapie jest mądrością bezalternatywną, oczywiście aż do chwili, kiedy mądrość etapu się zmienia i trzeba realizować inną mądrość. To jest taki mały przyczynek do tezy, że chyba jednak nie jest tak, że kapitał nie ma narodowości, prawda? No właśnie, ja teraz... W tych mediach. No ja teraz będę, bo zaraz po naszym programie jest program, który nagrałem wcześniej na temat właścicieli Google'a i YouTube'a. No nie wiem, czy w ogóle znasz tą historię. Nie, z no, przyjemnością obejrzę. Za chwilę, tak? No za chwilę, bo polecam, bo to jest dokładnie to samo środowisko. Wyobraź sobie, jest tak naprawdę dwóch panów, którzy tym kontrolują. Jeden się nazywa... Google, a drugi YouTube. Nie, jeden się nazywa Larry Page, jest no oczywiście z pochodzenia Żydem amerykańskim,
i tak dalej, a drugie się nazywa Blin, który jest Siergiej, który jest sowieckim z kolei Żydem, którego rodzina się przeniosła w latach 70. do właśnie tam do Stanów Zjednoczonych, do Kalifornii. No i ci ludzie się połączyli, nie wiadomo co ich właściwie połączyło do końca, w garażu tej pani Susan Woźnicki, która jest szefową YouTube'a. A pani ona Susan udostępniała garaż na potrzeby tych. Ale pani Susan Woźnicki, wprawdzie jej ojciec był Polakiem, Woźnicki tutaj był naukowcem i tenże właśnie Polak, ta rodzina jego jest spokrewniona z tym, no, z tym premierem Morawieckim, znaczy rodziną, tam jest jakieś dalekie pokrewieństwo, czym on się tam szczyci. No ale jej matka to jest Estera z kolei, też z sowieckich Żydów, którzy przyjechali tylko w latach 30., wyobraź sobie, więc można powiedzieć, dobrali się jak w korcu maku. Przytoczenie tych wszystkich faktów to już jest, myślę, taki straszny antysemityzm, że spodziewajmy się, że w następnej edycji Brunatnej Księgi i w następnym raporcie Departamentu Stanu o wolności religijnej w świecie odnajdziemy nasze nazwiska, prawda? Bo nawet jeżeli ty to mówisz, to ja tu siedzę i milczę, słucham i nie rozdzieram szat, prawda? Jak to spotkało Monikę Jaruzelską, która została napiętnowana z tego powodu, że ty mówiłeś, wysłuchiwała różnych strasznych rzekomo rzeczy, które ja miałem do powiedzenia. No nie, no, ale to są wszystko rzeczy oficjalne. To... No tak, ale... W samym Google, jak się wrzuci, to tam to natychmiast wyskakuje. Widzisz, właśnie samo przypominanie faktów okazuje się, że ma taki walor niszczący pewne konstrukcje. No bo właśnie taka konstrukcja, że tutaj Polska między Niemcami a Rosją, na wschodniej flance Rosja zagraża, a Niemcy penetrują i tutaj przez swoje fundacje wpływają na bieg procedury demokratycznej w Polsce. To jest wszystko prawda, wszystko fajnie, tylko tyle, że okazuje się, że media centralne w Polsce mają swoich zawiadowców na wschodnim i zachodnim wybrzeżu amerykańskim, a na dodatek jeszcze, tak, to przypominamy tutaj, to się załapało do książki, prawda, francuska agencja rządowa występuje w charakterze cenzora polskojęzycznego Facebooka. No ja polecam przesłuchanie tego kawałka, który zaraz będzie, bo tam też zwracam uwagę na, bo ta postać tej pani Estery, matki tej szefowej YouTube'a, byłej teściowej właściciela Google'a, czyli tej firmy Alphabet, bo to zmieniło nazwę na Alphabet, teraz to się nazywa, to ona jest na przykład, ona ma już 80 lat, bo ona, ta rodzina tu w latach 30. się pojawiła i ona się zaraz urodziła po tym, jak oni się tam pojawili, więc to już wiekowa osoba. Natomiast w tym Huffington Post miała stałą kolumnę i tam głównie właśnie o wychowaniu w takim duchu lewackim. Tam parę takich tekstów przypadkowych sobie przeczytałem. No nie, coś mi to przypomina nie wszystko. Jest to temat, nie jest to temat na książkę następną? To przemiany, właśnie, no jest, no tak, tylko wiesz. Przemiany, bo ja przypominam sobie, że media, ład medialny, jak to oni nazywają, prawda? Porządek, ład w eterze się to mówiło i rynek prasowy, że to podobno było dogadywane w jakiejś mierze przez emisariuszy PRL-owskich mediów w nowojorskim mieszkaniu korespondenta New York Timesa w Warszawie, czy też jego ojca, mniejsza. Taki był pan nazwiskiem Kaufman i on tutaj spędził, zdaje się, nawet lata na placówce medialnej w PRL-u jeszcze i zdaje się, że ten człowiek miał i ta rodzina miała sporo do powiedzenia i była w jakimś kontakcie z ludźmi, którzy tutaj rozdawali karty na rynku prasowym. No w każdym razie ta przemiana nastąpiła i to w ciągu ostatnich 3 lat, tak? I można powiedzieć, że teraz ta grupa, ona nie jest oczywiście w 100%, że tak wyrażę, spójna. To nie jest tak, że oni tam sobie
na obiadki chodzą, czy tam na spacerki, no to wiadomo, że pewnie nie. No, z kolei z dzióbków to sobie raczej spijają i tutaj jakichś różnic ideologicznych nie ma. Chociaż to jest parę pokoleń, no bo te KKR to jest starsza grupa, z kolei ta googlowa to są ludzie w okolicach 50 lat. A na to po naszej stronie nakładają się ciągle jeszcze te uwarunkowania PRL-owskie, sowieckie. No, pamiętasz, że Mariusz Walter, założyciel koncernu ITI, to się ITI, nazywało, tak. Prawda, był rekomendowany Jaruzelskiemu specjalnym, osobnym pismem przez Jerzego Urbana. Tak? Jako wybitny talent medialny, który się ujawnił w telewizji. A wczoraj nawet tutaj ktoś przypomniał fakt, o którym ja kiedyś tam czytałem, ale no, już nie pamiętam tych wszystkich szczegółów bezpieczniackich, że tak wyrażę, bo te ITI, te Waltera i tego drugiego, jak on się nazywa, Weicherta, to było drugie ITI, bo pierwsze ITI to było tak zwane ITI Panama. O. I to ITI Panama, z którego dopiero wyrosło to drugie, większe ITI, to ono powstało sobie na początku lat 80. No i też dokładnie w tym samym środowisku, co KKR, Google, czy tam Alphabet i tak dalej, i tak dalej. Więc to tutaj jest sytuacja... Czekam na taką monografię. Czekam. Towarzysze historycy do pióra, tak? No, czyli nie, do klawiatur. Monografii to nie wiem, czy się szybko doczekasz, no ale można zrobić coś popularnego na temat tej przemiany, bo no, trzeba mieć świadomość, kto, że tak wyrażę, nadaje informacje, no, skąd wypływa głos prawdy. Jak powiada poeta, towarzysz Mauser ma głos, tak, teraz to nie Mauser, tylko myszka, tak, nie, już nawet bez myszy. Maus, tak, Maus, nie Mauser, tylko Maus, towarzysz Maus teraz nadaje głos. No właśnie, no i ostatnie pytanie, no bo tutaj cały czas, no ja wspomniałem o tych problemach z Googlem, cały czas te problemy z Googlem, z YouTube'em się nasilają. Rozmawialiśmy o tym, że być może Konfederacja podejmie jakieś działania na początku analityczne, a potem może jakieś no, polityczne, żeby tę sytuację jakoś rozwiązać. No ja myślę, że po prostu musimy wrócić do naszego jesienno-zimowego jeszcze projektu. Jest zespół parlamentarny Wolnego Słowa. Pan poseł Sośnierz inicjował taki zespół. No i róbmy konferencję na ten temat, na której można by jakoś próbować zebrać ten materiał, bo to są rzeczy bieżące, świeże. Jest taki potok, taki nawał tych faktów, że one dosyć szybko umykają i tracimy obraz całości, tak? Zwłaszcza, że media ani historycy nie są kronikarzami tej zarazy, tej prawdziwej zarazy, która nas dotyka. No więc musimy to jakoś zewidencjonować. No i pytanie, czy z tego nie powinien wynikać projekt funduszu składkowego, nie wiem skąd, takiego funduszu, który by umożliwił poszkodowanym wstępowanie na ścieżkę prawną. Bo podstawowy problem jest taki, że to jest kopanie się z koniem, z wielkim koniem trojańskim i iść na wojnę, składać pozwy przeciwko Google'owi, Facebook'owi, no, to duża rzecz i trzeba mieć jakieś rezerwy, jakąś wytrzymałość. Myślę, że na tę ścieżkę prawną trzeba też wstąpić przeciwko urzędom państwowym, które nie dopełniają swoich obowiązków w tych sprawach, dlatego że jest bądź co bądź właśnie jakieś tam są wolności gwarantowane, prawnie wolność słowa, jest też na rynku prasowym oczekiwana jawność tego, kto działa, kto redaguje, kto jest wydawcą, a tutaj problem polega na tym, że mamy do czynienia z anonimowym imperium, z jakimś mocarstwem,
które nie ma twarzy. No bo, że tam pani Woźnicki i jakichś innych ludzi, tam nazwiska jesteśmy w stanie odnotować, ale kto siedzi i czy tu w Warszawie, czy gdzieś w Indiach, czy w Paryżu cenzuruje polski Facebook na zlecenie z drugiej strony Atlantyku, no to z własnych doświadczeń wiesz, panie redaktorze szanowny, że dochodzenie odpowiedzialności czyjejkolwiek, spersonalizowanej odpowiedzialności za to, że ci na przykład zamknął, przytnął, no przykręcą, jest niemożliwe. Niemożliwe. Także trzeba ujawniać, najważniejszą rzeczą jest jawność, własność. Jawność, tak. Nie? I wtedy tak, domagajmy się własności. Pod wpływem własności imperia padają, więc może i te padną. Tak. Szanowni Państwo, naszym gościem był poseł Grzegorz Braun, a na koniec jeszcze raz przypominam, że właśnie wyszła nasza książka Nowa normalność, także serdecznie zapraszam do jej zamawiania, no, która też jest, przypominam, dokumentem historycznym tego paroksyzmu, który, ja mam nadzieję, szybko minie. Ty, jak twierdzisz, być może jednak to jest tylko wstęp do dalszych paroksyzmów, jak w padaczce niemalże, tak? Tak, no myślę, że to nie darmo nam tutaj wygrażają ministrowie i premierzy i trzeba się liczyć z każdą ewentualnością i myślę, że ta książeczka Nowa normalność w naszym wykonaniu pomaga uświadomić sobie, że to wszystko może nie być serią jakichś oderwanych zdarzeń, jakichś pomyłek przypadkowych, że jest pewna systemowość. A ta systemowość się staje jaskrawa na tle proroczych względem pandemii wielkich projektów ogłaszanych przez różnych tam szalonych naukowców, sponsorowanych przez jakichś wybitnych dobroczyńców, filantropów. Szanowni Państwo, tradycyjnie na koniec zapraszam do subskrybowania naszych kanałów, które teraz tutaj staramy się multiplikować na wypadek, gdyby któreś tam zostały bardziej poszkodowane niż inne, bo tam ostatnio nam ten N-czas w ogóle wyłączyli, jeśli chodzi o monetyzację. Dzisiaj rano włączyli, żeby było śmieszniej częściowo, więc tam ktoś się bawi, rozumiem, ma te jakieś tam kanały i mówi, no dzisiaj hop, a jutro na przykład hop, ale kto? No nie wiemy. Także też zachęcam do wspierania naszej fundacji, która te kanały utrzymuje w momencie, kiedy no, ta monetyzacja jest zablokowana. Monetyzacja. Tak, to się teraz nazywa monetyzacja. Zaprzeczeniem monetyzacji jest demonetyzacja. To demonetyzacja jest niewątpliwie jednym ze stałych już elementów pejzażu nowej normalności. Zwłaszcza medialnego pejzażu nowej normalności. Jeszcze raz dziękuję bardzo, dziękuję Ci, Grzegorzu. Wzajem, z Panem Bogiem.